Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Dyscyplina przed kilku laty w Polsce była mało popularna. To się znacząco zmieniło. Coraz więcej ludzi poranki, popołudnia czy wieczory spędza na maszerowaniu z kijkami. Wielu oceniało, że to tylko moda, która szybko przeminie. Dyscyplina jednak ma się dobrze, a co ważne, z roku na rok coraz lepiej. Coraz większe grono miłośników chodzenia z kijami dołącza do tych, którzy swoją przygodę z Nordic Walking rozpoczęli już dużo wcześniej. Ważne dla m.in. organizatorów czwartych mistrzostw Wrocławia, że ludzie chcą startować w zawodach, identyfikują się z grupą. Chodzenie z kijami ma też aspekt sportu profesjonalnego. W Polsce jest szerokie grono zawodników, którzy startują w imprezach w całym kraju i także w Europie. W ten sposób na przykład dorabiają do wynagrodzenia. Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN przygotowało tym razem dwie trasy. Jedną profi, w której właśnie startowali zawodowcy. Przed nimi był dystans prawie 11 km. Wygrał reprezentant Wałbrzycha Krzysztof Skiba, który na pokonanie trasy potrzebował godziny 5 minut i 21 sekund. Drugie miejsce zajął wrocławianin Mieszko Wiktorski, który linię mety minął 14 sekund po zwycięzcy. Trzeci był natomiast Leszek Mielcarek z Bytomia. W gronie kobiet tytuł mistrzyni miasta powędrował w ręce przedstawicielki Lubina Anny Zaczyńskiej. Druga była poznanianka Beata Wilczyńska, a trzecia Renata Jędrasiak z Lubina. 4 km i 400 metrów mieli do pokonania ci zawodnicy, którzy spróbowali sił w grupie rekreacyjnej. W tym wypadku o rekreacji raczej nie mogło być mowy, bo wszyscy bardzo poważnie podeszli do swoich zadań. Wygrał Andrzej Czarnecki z Barlinka, który zameldował się na mecie po 25 minutach i 6 sekundach. O ponad minutę wyprzedził Mieczysława Andrzejewskiego Szczępina. Na trzeciej pozycji sklasyfikowany został Andrzej Cymanek z Wrocławia. W gronie kobiet najlepsza była Lucyna Stępień z Lubina. Za nią uplasowały się natomiast Dorota Feliszek i Bożena Draczyńska, obie ze Ścinawy. W tym roku pod pergolę postanowiono też ściągnąć przedszkolaków. Najmłodsi szli na odcinku 400 metrów. W zabawie wziął udział 30 dzieci. Kibice odpowiedzieli na apel organizatorów. Zmaganiom przy trasie przyglądało się wielu fanów, którzy swym dopingiem wspierali zawodników. Tereny zielone w centrum miasta zadziałały niczym magnes. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl